Przyjaciele, mamy dzisiaj czwartą część cyklu Czy wiesz, co masz? I chcę dzisiaj mówić do Was na temat tego, że macie miłość. Chcę mówić o miłości do Was. 1 Koryntian 13,8 mówi, że miłość nigdy nie ustaje. Nigdy. Nigdy. Miłość jest wieczna. To jest konstrukcja wieczna. Ja czasami się śmieję, jak na przykład ktoś mówi, jest jakaś para, na przykład na świecie czy tam w kościele, bo to czasami w ogóle jest ciężko rozróżnić, co jest światem, a co kościołem w dzisiejszych czasach. Ale jest małżeństwo jakieś, na przykład ja już go nie kocham, bo ja już jej nie kocham. W ogóle pojęcie ja już nie kocham, to jest pojęcie, które nie ma żadnej podstawy na istnienie. Rozumiesz, o czym mówię? Ja już nie kocham. Bo miłość nigdy nie ustaje, taka jest prawda. Więc jeśli coś ustało, to nie była miłość. To jest bardzo ważne. Coś ustało, to miłość to nie było. Bo miłość nigdy nie ustaje. Miłość jest wieczna. Wieczna. Więc to jest bardzo dobra wiadomość, że jak się ludziom jakieś związki tam rozpadały, ja już go nie kocham, ja już jej nie kocham, znaczy, że nigdy nie kochałeś albo nigdy nie kochałaś. Nigdy. Nigdy. Co by tam nie było, to nigdy nie kochałeś, ja nie kochałaś. Coś, co tam było, to nie była miłość, bo miłość jest wieczna, bo miłość nigdy nie ustaje. Kropka. To jest bardzo ważne. I teraz tak, to co wieczne, to jest najsilniejsze. Nie ma silniejszej rzeczy niż rzeczy wieczne. To jest wieczne, to jest najsilniejsze. Nie ma, jak coś jest okresowe, to się kiedyś skończy. I tam nie ma, i tam jest, ta siła jest zachwiana. Ale jak coś jest wieczne, to jest najsilniejsze. Rozumiecie? Pierwszy list Jana 4,16 mówi, Bóg jest miłością. Gdy narodziłeś się z Bożego Ducha, zamieszkała w tobie miłość. Gdy się narodziłeś z Bożego Ducha, zamieszkała w tobie miłość, bo Bóg jest miłością. Zamieszkała ta miłość. To jest, czyli Duch Święty jest miłością. Zamieszkał Duch Święty w twoim duchu, to zamieszkała w tobie miłość. Kto z was w swoim życiu chrześcijańskim miał wątpliwość, że ma miłość? Wyżej ręce, podnieście ręce. Proszę bardzo. No zobacz, jeśli wątpiłeś, że masz miłość, to nie rozumiałeś tego, że miłość to Bóg. To się mieszało, to myślałem, że miłość to miłość, Bóg to Bóg, a Bóg to miłość. To jest to samo. To samo pojęcie. To samo pojęcie. To samo pojęcie. To nie jest odrębne pojęcie. Powiedz. Mam w sobie miłość. Posłuchaj, co czujesz. Wierzysz w to? To jest bardzo ważne. Musisz to absolutnie być przekonany. Ty masz ją. Nie tam się pojawia, znika. No mam ją. Mam ją. Mam w sobie miłość. Musisz mówić z taką samą pewnością, jak to, że jestem narodzony z Bożego Ducha. Musisz to mówić z taką samą pewnością, jak idę do nieba po śmierci. Mam w sobie miłość. Kolosa 3,14 mówi tak. Ponadto wszystko przyobliżcie się w miłość, która jest spójną doskonałości. Coś wam przeczytam. Tutaj jest ponadto wszystko. List do Kolosa. I tak,
A ponad to wszystko przeobraźcie się w miłość, która jest spójną doskonałości. Ale ponad co? No ponad to, co jest napisane między 8 a 13. A między 8 a 13 jest napisane tak. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyobekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz Boga, który go stworzył, i odnówcie, w odnowieniu ty nie ma Greka, ani Żyda, obrzezania, ani nieobrzezania, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim we wszystkim. Przeto przyobraźcie się jako wybrani Boży święci i umiłowani w serdeczne współczucie i w dobroć, pokorę i łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił, tak i wy odpuśćcie. I teraz to są takie wytyczne Pawłowe, jak funkcjonować w realiach chrystusowych na co dzień. Jak się odnosić do Boga, do siebie, do drugiego człowieka. Tu jest nawet napisane, jak się odzywać, jak czuć, jak myśleć o Bogu, o sobie, o kimś innym. A ten 14 mówi ponad to wszystko. Ponad to wszystko. Ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójną doskonałości. A teraz jak brzmi oryginał. Ale nad tym wszystkim miłość jest węzłem całkowitego wykonania. Tak brzmi oryginał. Czyli nad tym 8.13, nad tym całym systemem, jak myśleć, jak czuć, jak odnosić się do siebie, do ludzi, do Boga, nad tym wszystkim miłość jest węzłem całkowitego wykonania. Sformułowanie węzeł całkowitego wykonania w grece określa, że miłość daje możliwość wykonania tych rzeczy między 8 a 13. Czyli bez ingerencji miłości nie można zrobić tego, co jest między 8 a 13. Tego się nie zrobi. Czyli czego się nie zrobi? Na przykład nie przyobleczę się nowego, który się ustawia ustawicznie, odnawia ustawicznie. Nie będzie się współczującym, nie będzie się pokornym, nie będzie się łagodnym, nie będzie się cierpliwym. Nie da się rady tego zrobić. To jest niemożliwe. Bez siły płynącej z miłości. I teraz zobaczcie, ludzie mylą miłość z szeroko pojętą formą odczuć i zachowań. I dlatego też nie rozumieją, w jaki sposób wyciągnąć z niej moc. Nie rozumieją, jak zrobić, aby rzeczywiście ta miłość dała człowiekowi środowisko, z którego wyjmie się moc. Jak to mają zrobić? Nie wiedzą, bo źle kojarzą miłość. Wszystko to, co jest zawarte w Kolosan 3:8-13, jest możliwe do zrealizowania tylko wtedy, kiedy człowiek uwalnia miłość. Czyli to, co jest między 8 a 13 nie jest uwalnianiem miłości, tylko skutkiem uwalniania miłości. To jest wielka różnica. Idąc tym torem, wszelkiego rodzaju pozytywne działania proludzkie mogą być prawidłowo zrealizowane tylko wtedy, gdy człowiek uwalnia miłość. Wszelkie zaś pozytywne działania proludzkie, które zaistnieją bez uwalniania prawdziwej miłości, to humanizm, czyli dbanie o człowieka na bazie innych intencji niż miłość. Czyli można być cierpliwym wobec człowieka na przykład z innych powodów niż miłość.
Można być łagodnym w komunikacji z drugim człowiekiem z innych powodów niż miłość. Można przyoblekać nowego człowieka na siebie, czyli zmieniać poglądy na Boże z innych powodów niż miłość. To jest możliwe, bo dla wierzącego jest wszystko możliwe. Wszystko. Jakiś czas temu, kilka dni temu, strasznie się zagniewałem. Otóż, jak wiecie, na TVN-ie, tam Uwaga TVN zrobiła artykuł o Tomku Dorożale i wszedłem tam sobie przeczytać. I ja w ogóle nie komentuję, tym bardziej na takich, w takich miejscach, rzeczy, które tam ludzie umieszczają, bo są ludzie ze świata. Więc ja tego nie komentuję. Ale pewien pastor polski, pastor dużego kościoła w Polsce, człowiek, który uważa się za proroka do tego kraju, umieścił tam swoją informację na tym TVN-ie. I napisał tam takie coś. Ten pastor. O Tomku Dorożale. To nie jest żaden pastor. Choć za takiego się uważa. Przeczytałem ten jego komentarz, a ponieważ ja doskonale znam się z tamtym pastorem, natychmiast wziąłem telefon i zacząłem do niego dzwonić. Oczywiście nie odbierał ode mnie telefonu. Agata pyta, co chciałaś mu powiedzieć? Wyjaśniłem jej wtedy na miejscu, co chciałem jej powiedzieć przez ten telefon. I kiedyś mu to powiedziałem do ucha na jednym spotkaniu. Kilka słów. On już miał kontakt z rzeczywistością mojej osoby. Jak kiedyś na zebraniu pastorów podszedłem, powiedziałem mu do ucha coś. Ale napisałem tam coś. Napisałem tam. Dzwoniłem do ciebie trzykrotnie dzisiaj. Ponieważ chcę ci powiedzieć, kim jesteś i kim nie jesteś. Taki mam cel. Mówię, Tomek Dorożała jest pastorem, nawet licencjonowanym przez te państwo. Jest oficjalnym duchownym. Ale to jest nieważne. To jest, mówię, apostoł, który zakłada wspólnoty. I w napisie napisałem, w przeciwieństwie do ciebie. Bo ten człowiek nigdy nie założył kościoła, nawet którego jest pastorem dzisiaj. On go przejął po kimś. Dalej mi napisałem, Tomek Dorożała chodzi w mocy Ducha Świętego i w nawiasie w przeciwieństwie do ciebie. Bo człowiek ten skończył dwie szkoły teologiczne, w których w jednej ma doktorat. Ale nie chodzi w mocy Ducha Świętego. Jest doktorem teologii, ale nie chodzi w mocy Ducha Świętego. Opowiada ludziom w kościele historię, przez które ci ludzie w kościele są słabi, jak kury na grzędzie. A mówi, że jest prorokiem. Napisałem mu, dobrze by było, gdybyś działał w swojej lidze. Misiu. Pa. Dlaczego? Bo to jest hańba. Bo to jest antychrystusowość. Podpisać informację pod tym, że ktoś wypędza demona z człowieka i powiedzieć, że ten ktoś nie jest godny nazywania go pastorem. To jest duch antychrysta. I to jest miłosne. Zarówno całe moje zachowanie, jak wszystkie moje reakcje. Powiedz, Bóg jest miłością. Powiedz, Jezus jest Bogiem. Powiedz, Jezus krzyczał i urągał faryzeuszom. Powiedz, miłość krzyczy i urąga faryzeuszom. Powiedz, ta miłość jest we mnie. Powiedz, krzyczę i urągam faryzeuszom. Widzicie związki logiczne? Rozumiecie, o co chodzi z miłością? To jest bardzo ważne, żebyście teraz rozumieli, o co chodzi z miłością.
o co chodzi z miłością. I że to ta miłość właśnie jest siłą, aby móc realizować to, co jest napisane w Kolosan między 8 a 13 w trzecim rozdziale. Galacjan 5:6. Wiara jest czynna w miłości. Oryginał, czyli tłumaczenie nasze. Wiara, która jest skuteczna za pomocą miłosnych działań. Jak wiara jest skuteczna? Za pomocą miłosnych działań. Wiara jest skuteczna za pomocą miłosnych działań. Jeśli na przykład taki Adam będzie siedział u siebie w kościele i będzie mówił tak: Panie Boże, bardzo Cię kocham. Kocham też ludzi, bo Ty kochasz ludzi. A potem pójdzie do domu, a za tydzień znowu przyjdzie do kościoła i powie: Panie Boże, bardzo Cię kocham. Kocham też ludzi, bo Ty kochasz ludzi. To zachowanie nie uwolni wiary. Ale kiedy Adam powie w niedzielę w kościele: Panie Boże, bardzo Cię kocham. A w poniedziałek pójdzie na melinę. Podejdzie do człowieka, który chyba 30 lat jest zawszony. Usiądzie na jego łóżku i powie do niego tak: jestem tutaj. Położę teraz na Ciebie swoje ręce. Uwolnię w Ciebie moc Świętego Ducha. I to spowoduje, że nie będzie Ci się chciało teraz pić. To tu zostanie uwolniona wiara, która jest czynna wtedy, kiedy zaczyna działać akt miłosny. Akt miłosny, którym w tym wypadku jest poświęcenie dla drugiego człowieka. W innym wypadku Adam mógłby siedzieć w kościele i mówić, że wierzy i że kocha. Tylko z tego by nigdy nic nie wyszło. Widzimy więc, że miłość jest wieczna, masz miłość w sobie. Aby dobrze czynić człowiekowi, musisz uwalniać miłość. Aby realizować wiarę, musisz uwalniać miłość. Rozumiecie? Zobaczcie, jaka jest podstawa. Szybciutko chcę przeczytać podstawowe funkcje miłosne z 1 Koryntian 13:4-8. Tak, jak one brzmią rzeczywiście w oryginale. Po pierwsze, miłość to długotrwałe zażynanie na ofiarę swojego ciała, czyli na psychofizyczności. Po drugie, miłość to obchodzenie się z kimś na sposób łaskawy, współczujący, litościwy i pożyteczny. Po trzecie, miłość nie współzawodniczy, nie zazdrości, nie jest zawistna, nie ubiega się o coś gwałtownie. Po czwarte, miłość nie jest próżna, czyli nie chwali siebie i nie przebija się, aby oglądać własną chwałę. Po piąte, miłość nie napełnia się pychą, czyli umiejętnościami, zdolnościami i osiągnięciami naturalnymi człowieka i innego stworzenia. Po szóste, miłość nie zachowuje się niewłaściwie i nieprzyzwoicie. Nie zachowuje się szpetnie i nie mówi źle przeciwko drugiej osobie, jeśli nie jest to sprawiedliwy sąd. Po siódme, miłość nie poszukuje siebie, nie bada i nie docieka swoich spraw. Nie żąda i nie wymaga dla siebie. Nie pragnie i nie stara się o siebie. Nieraz wam to mówiłem. Bóg jest miłością. Amen? Miłość nie szuka swego. Amen? Bóg nie szuka swego. Amen? Dobre? Bóg nie szuka swego. Czego Bóg szuka? Twojego. Bo to za ciebie umarł.
Kiedy kochasz, nie szukasz swego, tylko czyjegoś. Kiedy? Zawsze. Ktoś szuka swego, na terapię. Każdy, kto szuka swego, na terapię. 8. Miłość nie ulega pobudzeniom emocjonalnym. Nie oburza się, nie zżyma się, nie jest ostra w obcowaniu. 9. Miłość nie ma złego zdania. Nie liczy zła, nie ma rachunku zła w sobie. Nie rozważa zła. Nie wnioskuje na podstawie nieszczęść, ani podłości, ani obmierzłego podejścia do drugiego człowieka. Ona tego nie robi. 10. Miłość nie reaguje wesoło na coś, co prowadzi do śmierci, czyli umniejsza dzieło Jezusa. Odrzucenie Jezusa, Jego śmierć, zmartwychwstanie. Czyli miłość nie cieszy się ze zła, z krzywdy, z nieszczęścia. Ona nie ma takiej funkcji. 11. Miłość cieszy się razem z objawieniem prawdy. Ona uwielbia prawdę. Uwielbia prawdę. Bo Bóg jest zarówno prawdą, jak i miłością. 12. Miłość wszystko zatrzyma. Wszystko odeprze. Wszystko zasłoni i całkowicie ochroni. Stąd ludzie chodzący w miłości, to ludzie chodzący w ochronie życiowej. W ochronie życiowej. Jeszcze w życiu nie słyszałem ja, żeby ktoś, kto systematycznie, non-stop się modli o chorych, kiedykolwiek się rozchorował z uwagi na to, że się zakaził chorobą w któregoś z tych ludzi. Jeszcze nie słyszałem takiego czegoś. Nie słyszałem. Rozumiesz? XIII. Miłość całkowicie wierzy. I 14. Miłość każdego napełnia nadzieją. 15. Miłość wszystko wytrzyma i każdemu stawi czoła. I 16. Miłość nigdy nie odchodzi. XIII rozdział. Hymn o miłości. Przełożony z teologicznego na nasze normalne słownictwo. A zatem miłość to swoisty stan duszy. To swoisty stan. Duszy poddanej prawdzie Bożej. Stan, który można określić jako zespół poglądów, decyzji, działań i towarzyszących wyżej wymienionym aspektom uczuć. To jest zespół. Miłość to określony zespół myśli, koncepcji, przekonań, działań i towarzyszą temu odpowiednie emocje. Odpowiednie do czego? Do sytuacji, w których miłość reaguje. Na przykład, jeśli miłość idzie przez ulicę i widzi złodzieja, który okrada samochód, to ona zareaguje w ten sposób, że podejdzie do złodzieja i powie: nie kradnij. Jeśli miłość będzie szła ulicą i zobaczy, że ktoś gwałci, to podejdzie, weźmie go za łeb, kopnie kolanem w brzuch i powie: nie gwałć. A ofierze gwałtu powie: zbieraj się, trzymam go za łeb. To zrobi miłość. Miłość, kiedy spotka się z fałszem, to zareaguje gniewem. Miłość. Miłość, kiedy spotka się z bólem, to zareaguje współczuciem. Zawsze. Rozumiecie? Będzie adekwatnie reagować. To jest miłość. Adekwatnie. Gdzie gniew, tam gniew. Gdzie litość, tam litość.
Gdzie silna reakcja, tam silna reakcja. Gdzie wspólne łzy, tam wspólne łzy. Oto miłość to stan duszy. Miłość to określona forma życia i przeżywania. Zawsze taka jest. Ona jest ciągle. Nie pojawia się na przykład w jakichś elementach. W tych sytuacjach kocham, a w tamtych nie. Tu jestem do rany przyłóż, a tam, w takiej samej sytuacji, jestem jędzą, sołzą, czy czymkolwiek jeszcze innym. Ona jest taka sama. To określona forma życia i przeżywania. Miłość jest stała, a nie wypadkowa. Ona się nie zdarza. Ona jest stała. Ciągle stała. Ona nie ma hej, 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 hej. Ona jest stała. Dlatego ludzie miłości są niesamowicie bezpieczni. Nie ma tam sytuacji, że na przykład oni się obrażą. To w ogóle wyobrażacie sobie miłość, która się obraża? Miłość to Bóg, pamiętacie? Wyobrażacie sobie Boga, który się obraża? Przychodzisz do Boga i słyszysz głos, nie rozmawiam z Tobą. Lub tak, nie rozmawiam z Tobą, po prostu nie, bo nie posłuchałeś mnie. W ogóle nie. Jesteś brzydki wierzący. Wyobrażacie sobie taką akcję? Ja sobie nie wyobrażam. A jakże łatwo mówić jednocześnie, że się kocha i obrażać się na kogoś. Mam żal. Kocham, kocham, ale mam żal. Wyobrażasz sobie Boga, który ma żal? Przychodzisz do Boga, mówisz, mam do ciebie żal. Po prostu zraniłeś mnie. Słyszysz to? Słyszysz, że na modlitwie Bóg do ciebie mówi, zraniłeś mnie. Po prostu na razie nie możemy z sobą rozmawiać. Nie dzwoń, nie pisz. Co wam chcę pokazać? Diabelskie zafałszowanie w głowach. Czy człowiek mówi jednocześnie kocham, a jednocześnie, kiedy mówi kocham, poddaje się takim, a nie innym stanom. Miłość jest stała. Ja uwielbiam stałe rzeczy. Stałe. Miłość to silna, niepodważalna konstrukcja. Silna, bardzo silna. Jak ktoś kocha, to zrobi wszystko, żeby zrealizować projekt miłosny. Wszystko zrobi. Tak jak rodzic za wszelką cenę ochroni dziecka. To jest instynkt. Instynkt. To nawet zwierzęta mają. Instynkt. Posłuchaj. Tak jak prawdę możemy nazwać poglądem Boga, tak miłość możemy nazwać działaniem Boga na podstawie Jego poglądów. Prawda to pogląd Boga na każdą sprawę. On ma swój pogląd. To jest prawda. Prawda. Jakąkolwiek rzecz przeżywasz w życiu, to na ten temat Bóg ma jakieś zdanie. Wiesz o tym, że Bóg ma zdanie na każdy temat? Na każdy. Bóg ma zdanie na temat polityki w naszym kraju. Bóg ma zdanie na temat w ogóle wychowywania dzieci. Bóg ma zdanie na temat życia seksualnego, na temat małżeństwa, na temat pieniędzy. On ma wszędzie swoje zdanie. I to się nazywa prawda Boża, adekwatna do danej sytuacji. A miłość to działanie Boga na podstawie Jego poglądu. Czyli teraz jak On zadziała na podstawie tego poglądu, to jest już zupełnie inna para kaloszy. Bo ja na przykład znam prawdę na czyjś temat, jakąś, ale jak ja zadziałam
w stosunku do tej osoby, to jest inna para kaloszy. Ktoś patrzy z boku i mówi do mnie tak, bo też zna sytuację tego człowieka, mówi tak, a on jest taki, ja mówię, no wiem. A czemu wobec niego nie robisz takiej rzeczy? Ja mówię, bo to nie miłosne. Ale jemu się należy. Ja mówię, ja wiem, co mu się należy. Tak, masz rację. Należy mu się, żeby go w mordę strzelić, mówię, dwa razy dziennie. To mu się należy. Mówię, dzięki Bogu, że Bóg nie robi nam tego, co się nam należy. Jak Bóg by zaczął robić nam, co się nam należy, to by było bardzo krucho z nami. Bo łaska to jest zrobienie wobec nas czegoś, co nam się w ogóle nie należało. Nam się nie należało niebo, nam się nie należy uzdrowienie, nam się nie należy uwolnienie, nam się nie należy zaopatrzenie finansowe, nam się nic z tych rzeczy nie należy. Dlaczego? Dlatego, że nasze zachowania, rozumiecie, były haniebne wobec prawd Bożych. Haniebne. Haniebne. Nam się nie należy. Ale wziął i dał. Wziął, dał niebo, wziął, dał uzdrowienie, wziął, dał uwolnienie, wziął, dał. Co to było? To było miłosne. Czy prawdą było, że nam się nie należy? Aleluja! To była prawda, że nam się nie należy. Ale miłośnie zadziałał tak, żeby zachować nasze pupcie na życie wieczne w niebie. Zachował nas. Bo odpowiednio rozegrał temat prawdy. Odpowiednio to rozegrał. To jest stratek. To stratek. To wziął, to rozegrał. Bo to jest w ogóle prawda. Ludzie przychodzą w ogóle i mówią, to jest nieprawda, że mi się nic nie należy. Ja mówię, oczywiście, że to jest prawda, że ci się nic nie należy. Nic ci się nie należy. Nic ci się nie należy. Żadne dobre słowo Menelu ode mnie ci się nie należy. To czemu ze mną rozmawiasz? Ja mówię, bo jestem łaskawy. Łaskawy jestem dla ciebie, bo cię kocham. Rozmawiam z tobą, bo cię kocham. A prawda jest taka, że ci się nic ode mnie nie należy. W mordę ci się należy dać za twoje działanie. To ci się należy ode mnie. Ale właśnie stosuję strategię miłosną wobec ciebie i chcę zrobić wszystko, żeby wyprowadzić cię z patologii twojego życia. I to jest to właśnie, co się nazywa miłością. I najlepszy numer, że często ludzie wtedy mi zarzucają, że to nie jest miłość. Ja mówię, po co ty byś chciał? Chciałbyś, żebym ci co powiedział? Że jest wszystko dobrze z tobą? Nie jest dobrze. I taka jest prawda. Ale miłość daje nam strategię zadziałania. Jak zatem uwalniasz miłość? Uwalnianie miłości jest trzyetapowe. Po pierwsze, 1 Jana 4,6. Myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Czyli przyjęcie miłości Boga do nas. Myśmy poznali i uwierzyli. Trzeba poznać i uwierzyć. Poznać miłość, którą Bóg ma do nas i uwierzyć w tą miłość, którą Bóg ma do nas. To jest początek. To jest początek. Nie skupiać się na czym innym, tylko na tym, że Bóg nas kocha. 1 Jana 4,10. Na tym polega miłość, a oryginał mówi, w tym jest miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz On nas umiłował. I teraz ja muszę poznać to, jak On mnie umiłował i ja muszę uwierzyć w to, że On mnie umiłował. Więc co ja robię? Ja badam sprawę Chrystusa w stosunku do mnie. On umarł za Artura. On pobłogosławił Artura. On otworzył Arturowi niebo i wszelkie możliwości. On to zrobił. Czyli co? Ja to badam. I dwa, co robię? Ja w to wierzę. Ja jestem pewny tego. Co robię? Ogłaszam codziennie, że jestem zbawiony, jestem pobłogosławiony, że niebo jest otwarte, że drzwi sukcesu są otwarte. Rozumiesz? Ja wierzę w to, że On mnie kocha. Ja wierzę, że Bóg mnie kocha. Od rana do nocy wierzę, że Bóg mnie kocha. Ktoś mówi, ja tak nie czuję. Ja mówię, ja też nie czuję. Myśmy poznali i uwierzyli. Powiedz, poznali i uwierzyli.
Amen. Czy tam jest napisane poczuli? Przecież ja nie czuję, jak Bóg mnie kocha. Ja czuję, jak mnie kocha moja żona. Ja czuję, jak wy mnie kochacie. Ja to czuję. Jesteś dla mnie miły. Dajesz mi różne rzeczy. Słuchasz mnie. Kochasz mnie. Ja to czuję. Ja od Boga tego nie czuję. Wiesz, czemu od Boga nie czuję? Bo się od Boga nie czuję. To proste. Czemu chcesz się skupić? Będziemy o tym dalej mówili. Czemu chcesz się skupić, żeby od Niego coś czuć? Jak to jest napisane, masz poznać i uwierzyć. Wiara jest pewnością tego, czego nie widać, czego tu też nie czuć. Masz poznać miłość Boga do ciebie, czyli masz zbadać sprawę Chrystusa i masz w nią uwierzyć. A nie masz poczuć miłość Boga do ciebie. Ludzie, którzy próbują poczuć miłość Boga do siebie, to są frustraci. Od czasu do czasu przepłynie przez nich jakiś powiew Bożej mocy i oni wtedy mówią, Bóg mnie dotknął. No pewnie, no. To cię dotknął, no każdego tam dotyka, no wiesz o co chodzi. Jest ogólnie, to cię dotyka, tylko chodzi o to, że to nie jest żadna baza, bo on zaraz poszedł sobie dalej z tym dotykiem, zauważyłeś? Dotknął, przewiał i poszedł. Gdzie indziej tam się wieje? Na przykład dotyka tam u Kamińskiego różnych, czy tam u innych, też tam przewiewa i ten ich dotyka. I oni też mówią, Bóg mnie dotknął, halleluja, dotknął, dalej poszedł. Adwentystów do dnia siódmego podotykać trochę. Rozumiesz? Poszedł sobie baptystów na walitów podotykać. Ziemiąświątkowców na siemię podotykać, trochę katolików tam w tych różnych rozdziałach podotykać, tych wierzących. Bóg mnie dotknął, halleluja! On dotyka wszystkich! Co mnie po dotyku Boga? Co mnie po tym? Jak to jest niestałe? Niestałe! A mnie interesują rzeczy stałe! A jeszcze się nie zdarzyła taka konstrukcja na świecie, co by zatrzymała Boga, żeby Go ciągle dotykał. Kiedyś była taka jedna artystka tu u nas w kościele, tam jeszcze taka sprzeka, mówiła, że Chrystus do niej przychodzi w nocy i ma z nim seks. Dobrze mówię, chodź, usiądź. Jak to? Siada na łóżku, normalnie się rozbieram, mamy seks. Ja mówię, i co to jest? Mówię, to Bóg tam z tobą ma ten seks. Tak, ja mówię, posłuchaj. Popatrzyłem mi głęboko w oczy. To nie jest Bóg. To jej powiedziałem. Jesteś samotna, masz 36 lat. Potrzebujesz chłopa, rozumiesz, jak koń prosa. I masz w nocy akcję, że przychodzi do ciebie Jezus. Masz paraseksualne jazdy i przyszły do ciebie demony. Seksualne. W postaci kogo? Jezusa. Skąd? Z Nazaretu. Rozumiesz? Ona miała takie jazdy. Mówi im, ona chodziła cała w pląsach, Bóg mnie dotyka. Nie Bóg cię dotyka. Diabeł cię dotyka. Taka perwersja. Rozumiesz? Taka, a jeszcze w ogóle był ubrany w tą sukmanę sprzed 2000 lat. Ona miała takie jazdy. Ja mówię, no nie, to fetysz. To fetysz. Mówię, jesteś do uwolnienia, do kościoła odeszła. Odeszła z kościoła, powiedziałem, to jest do uwolnienia jesteś, bo nie masz seksu z Jezusem. To ona odeszła z kościoła. A przecież tu jest napisane. W miłość. Miłość mamy poznać, amen, i co? Uwierzyć, nie poczuć. Bo diabeł tylko czeka, mówi, czekam na tych czujników. Jak ja chcę, żeby ich było jeszcze więcej w kościele. Ja im zrobię takie odczucia, rozumiesz? Że oni będą mieli człowieku pokokardnie tych odczuć. Trzymamy się prawdy i to nas zabezpiecza. Prawdy. Rozumiecie? Prawdy. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus zaraz umarł. Kiedy się temu człowiekowi mówię, że Bóg cię kocha, a on mówi, a jak ja mam na to dowody? Ja mówię, bo jak byłeś grzesznikiem, to Chrystus za ciebie umarł. O, taki dowód, ja mówię, koniec. Taki dowód, mówię. Mówię, umarłbyś za kogoś? W ogóle? A za kogo? Ja mówię, za kogokolwiek, za Menela. Umarłbyś? Za prostytutkę umarłbyś? No co? Ja mówię, on umarł.
I to jest dowód miłości. Bo jeszcze jakby umarł za jakichś porządnych ludzi, okej. Okay. A on umarł za wszystkich najgorszych. Za cały element patologiczno-wywrotowy. Absolutnie. To jest dowód. I o tym mówi Słowo. O tym, co ja robię, mówię, Boże, Ty dałeś dowód swojej miłości do mnie przez to, że kiedy byłem jeszcze grzesznikiem, Ty za mnie umarłeś. Halleluja! Wyznaj to 1000 razy, zobacz, co się zrobiło. 1000 razy to wyznaj. Nie będziesz potrzebował niczego więcej. Wyznaj 1000 razy. Rzymian 5:8. Musisz poznać miłość Boga do siebie. Musisz uwierzyć w miłość Boga do siebie. Musisz zaprzestać prób kochania Boga na tą chwilę. Bo Ty musisz wierzyć w miłość do Ciebie, nie zajmując się niczym innym. Musisz zaprzestać prób też kochania człowieka. Wielu się buja i mówi tak, ja się teraz skupiam na miłości do człowieka. Ja się skupiam na miłości do Boga. Mówię, czy Ty zbudowałeś tą podstawową w ogóle platformę miłości, czyli miłości Boga do Ciebie? No nie mam takie wahania. Ja mówię, to jak Ty, mając te wahania, chcesz kochać Boga i kochać człowieka? Najpierw musisz być człowiekiem, który absolutnie wierzy w miłość Boga do Ciebie. Absolutnie. Czyli nie dyskutujesz o tym. Ze sobą, z Bogiem, z diabłem, z nikim. Jak przychodzą trudne sytuacje, bo jesteś, poczujesz się samotny, odrzucony, poniżony, to mówisz, diable, zamknij ryj, miłości Boga do mnie się nie czuję. Tak, faktycznie czuję się poniżony, ale dlatego, że muszę zrobić robotę ze swoją głową, a nie dlatego, że Ty mnie nie kochasz, bo Ty mnie kochasz. I ja to co? Wiem! Ja to wiem! Bo dałeś mi na co? Dowód! Rozumiecie? Dowód. 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 Dowody się liczą. Wiecie, co się liczy? Dowody się liczą. Nie domniemania. Nie dywagacje. Dowody się liczą. Jakie są dowody? Ja od 15 roku życia stawałem przed sądami wszystkimi możliwymi w tym kraju. Tam się dowody liczyły. Dowody. Nawet jeśli były fałszywe, to na podstawie tych dowodów zamykali mnie do więzienia. Bo oni dowody mieli. Ale to były dowody. Dowody. Rozumiecie? Nie było domniemania. To może pan, może nie pan. Pan. Pana odciski. Musisz oprzeć się na tym, że Bóg zaakceptował Cię w 100%. Jesteś zaakceptowany teraz. Krótki test. Pomyślcie teraz przez chwilę o stworzeniu pierwszych ludzi. Bóg stworzył Adama i Ewę. Pierwsze myśli, które wam przychodzą, związane z tymi ludźmi. Pierwsza myśl. Kto pierwszy rękę do góry? Do góry podnieś rękę i odpowiedz. Proszę. Brawo, bo słyszę na terapii. Ty sprytku. Dobre, dobre objawienie. Nacy. Nacy ludzie. Nacy ludzie. Wiecie czemu nacy ludzie? Dlatego, że oni nie mieli nic, co by mogli Bogu dać, aby ich kochał, szanował, dbał, czy cokolwiek innego. A ja słyszałem już masę innych odpowiedzi, bo to jest idealna odpowiedź. To jest odpowiedź bardzo klarowna. Słyszałem doskonali, wspaniali, wielcy, potrafiący wszystko zrobić, mądrzy jak sam Bóg, na Jego obraz. Masę rzeczy słyszałem od ludzi. Rzadko ktoś ma taką myśl, oni byli nacy. Bo to się wydaje takie banalne. Ale ten banał został w Biblii ujęty. Zauważyliście?
stworzył Bóg człowieka, jako mężczyznę i kobietę stworzył ich, a oni byli nadzy. To jest ważne. Ten odcinek miłości wytycza dla ciebie wiara w Jego prawdę. Wierzysz w Jego prawdę na swój temat i na ten temat, jaki On mówi, że ma, że na temat tego, jak On mówi o tobie. Ty musisz to wierzyć. Tutaj też jest temat, jak mówiliśmy ostatnio, pogodzenia się ze sobą, bo ludzie się nie, ze sobą nie godzą, mówią i przez cały czas oni teoretycznie mówią, tak, Bóg mnie kocha, ale za chwilę przepełniają się znowu myślami o tym, jak oni są słabi, cięcy, głupi, niedorozwinięci i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? Trzeba wyczyścić. Bóg mnie kocha, dlaczego? Nic nie mam, kieszeni nawet nie mam. Rozumiesz, o co chodzi? Nawet nie mam skąd, żeby mi motyle wyleciały. Jestem taki pusty. I takiego mnie stworzył, takiego mnie kocha. I dał dowód na to, że Chrystusa posłał na ziemię. Za takiego golasa jak ja. Golasa. Rozumiesz? Za takiego golasa Chrystus. Druga rzecz. Ewangelia Jana 14:11. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. Miłość do Boga to posłuszeństwo Jego Słowu. I znowu tu nie ma tematu emocji. Czy tu są emocje? No nie ma. Czy można ich szukać? Nie. Czy przydarzają się? Czasem się przydarzają. No jakie to ma znaczenie, że czasem się przydarzają? Ja czasem głaszczę mojego psa i mam takie emocje. Przychodzi, tak go biorę. Ty mordę, ty. I tak mi ciepło w środku, tak dobrze, wiesz, mam komunikację z psem. Bezduszny. Rozumiesz, o czym mówię? A innym razem, na przykład o 5 rano, kiedy pies chce, żebym z nim wyszedł, a na dworze wieje, jest zimno, a ja śpię 3 godziny, to wiecie, jakie mam emocje do tego psa? To nie ma tych emocji, co są w tym momencie, jak go biorę za tą mordkę, kiedy się dobrze czuję, mówię, ty mistrzu, ty taki. Ja mam inne emocje. Rozumiesz? I inne mam myśli na jego temat. Ale wiecie, co robię? Wstaję i z nim wychodzę. Kocham go bezemocjonalnie tym razem. Ostatnio go kochałem emocjonalnie, takie mi się przypałętały emocje w kuchni. Ale teraz kocham go też, ale bez czego? Bez grama emocji. Powiem więcej, z negatywnej. A rozumiecie? Ja go kocham. Czemu go kocham? Bo kładę za niego życie. Bo o 5 rano wychodzę pod blok i idę, człowieku, tymi alejkami, rozumiesz? A ona sobie lata po tej trawie. Idę jeszcze wczoraj w gówno. Taki miałem, człowieku, bonus w moich Nike'ach. Rozumiesz, o czym mówię? Jak ja mogę mieć wtedy emocje? Ty? No. A ty? No. Rozumiecie, o co chodzi w miłości? Ale nie wziąłem tego psa za łeb i nie wystawiłem go za burdę. Tak? Ja nie powiedziałem, żyj sobie swoim życiem, bo mnie wpieniłaś. Nie. Dalej ją kochałem, bez emocji. Bez emocji. A czasem były emocje. Kto mnie miłuje, słowa o Jego przestrzegać będzie. Ewangelia Jana 14:23. Kochanie Boga polega na wprowadzaniu w życie Jego prawd. Tak się kocha Boga. I błagam, niczego więcej nie próbuj robić z tym Bogiem. Jak się czasem przypomina jakaś emocja, bo gdzieś będzie Bóg właśnie pędził i cię dotknie, rozumiesz, o co chodzi? Fajnie. Daj się ponieść tej emocji. Płyń, ile ta emocja cię poprowadzi.
godzinę, dwie, trzy płyzu. A potem wyjdź, rozumiesz, z tego miejsca, tak? I dalej kochaj Boga przez akty posłuszeństwa. Rozumiesz? Zgodnie z tym, co mówi Pismo. I trzecia rzecz. Jeśli wypełnicie zgodnie, jeśli wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. List Jakuba 2,8. Królewskie przykazanie. Najważniejsze, kluczowe, jeśli chodzi o komunikację z człowiekiem. Kochaj człowieka jak siebie samego. I tu się kłania przypowieści Salomona 11,17. Mąż dobry samego sobie czyni dobrze, lecz mąż okrutny kaleczy własne ciało. Jak brzmi oryginał? Człowiek obchodzący się ze sobą, z miłością, zajmuje się należycie swoją psychiką, okrutnik przeszkadza w prawidłowym funkcjonowaniu ciała. Tak brzmi oryginał hebrajski. Człowiek postępujący z miłością dba o swoją psychikę, dba o swoje ciało. Więc trzeba kochać siebie, żeby kochać drugiego człowieka. Trzeba mieć dobre emocje do siebie, bo tutaj już wchodzą w grę emocje. Kiedy kochamy człowieka, kochamy go emocjami również. Od Boga miłości nie przyjmujemy emocjami w ogóle. Boga nie kochamy emocjami w ogóle, ale kiedy wchodzimy w relację z człowiekiem, kochamy człowieka całą swoją osobą. I tutaj powinniśmy szukać miłosnych doznań. Tu powinniśmy szukać emocjonalnych wzlotów w relacji z człowiekiem, a nie z Bogiem. Rozumiecie? Trzeba kochać siebie, całą swoją duszą, żeby móc drugiego człowieka kochać. Trzeba być człowiekiem chcianym, nieponiżonym, zaspokojonym, odkompleksionym. Rozumiecie? Żeby drugiego człowieka kochać. Jak ci drugi człowiek gra na nerwach, na 100% sam sobie też grasz na nerwach. Na 100% sam się wkurzasz na siebie wielokrotnie. Po prostu. Jak masz do drugiego człowieka zły stosunek, na 100% do siebie też masz zły. Nie czynisz sobie dobrze. Efezjan 5,29. Bo nikt nigdy nie miał w nienawiści życia swojego ciała, ale je zaspokaja i rozpieszcza, aby kwitło. Nasz przykład, list do Efezjan 5,19. Człowiek tak ma o siebie dbać. Kiedy tak dbał będzie o siebie, tak będzie dbał o drugiego człowieka. Kiedy będzie tak kochał siebie, tak będzie kochał innego człowieka. Jeśli będziesz zaspokajał się i rozpieszczał, abyś kwitł, to będziesz innego człowieka zaspokajał i rozpieszczał, żeby kwitł. Jak jesteś dla drugiego człowieka gburem, na 100% dla siebie jesteś gburem. Na 100% nie traktujesz się dobrze. Na 100%. Traktujesz się źle. Jakby ktoś cię podłączył pod elektroencefalogram, czyli ten kosmos cały, i cię zbadał, jaki masz stosunek do siebie samego, to byś się zdziwił. Zdziwiłbyś się, bo by ci te wskazówki pokazywały to. Jak jesteś wściekły na siebie, jak się nie lubisz w tych sytuacjach, jak się potępiasz, jak się poniżasz, jak się nie doceniasz. I potem to przelewasz na drugiego człowieka. Rozumiem. Człowieka możemy kochać tylko tak jak siebie. Czyli miłość do człowieka możemy uwalniać tylko w takim stopniu, jak uwalniamy ją do siebie samego. W miłości do drugiego człowieka zajmujemy się należycie jego duszą i dbamy o to, aby jego fizyczność miała się jak najlepiej. Tak się kocha drugiego człowieka. Zajmujemy się jego duszą i zajmujemy się jego fizycznością. Rozumiecie? Wkurza cię ktoś? Idź mu coś daj. Proszę.
Rozumiesz? A jak nie przyjmę tego? Jak co? Jak on nie przyjmie? To sobie zrób przyjemność z tych pieniędzy. Po prostu. Nie chcesz sam zjem. Nie chcesz sam się uperfumuje. Bo ja sam sobie czynię dobrze. Chciałem tobie dobrze, nie chcesz. Będę lepszy. Rozumiesz, o co chodzi? Za jakiś czas znowu przyjdę, coś ci dam. Może weźmiesz. Staramy się zaspokajać drugiego człowieka i rozpieszczać go. Słyszeliście o tym kiedyś? Zaspokajać i rozpieszczać drugiego człowieka. Strach? Dla wielu ludzi to jest strach. Strach. Jak go mogę rozpieszczać? A jak siebie? Kogo siebie nie rozpieszczam? Ja mówię, jesteś dziwny. Jesteś dziwny. Jestem bardzo zdyscyplinowanym człowiekiem. Naprawdę proszę zapytać żonę. Ja jestem bardzo zdyscyplinowanym człowiekiem. Ale jak ja czegoś chcę dla własnej przyjemności, to idę i to robię. To jest proste jak drut. Dlaczego? Bo ja siebie kocham, lubię i szanuję. Rozumiecie? Mam chęć na lody, to nie kupuję sobie pół loda. Rozumiecie? Nie kupuję sobie takiego loda, w którym jest mało loda. Idę, wybieram najdroższe, biorę cały koszyk, ładuję cały koszyk, walę w zamrażalnik. Dziękuję bardzo. Dziś dzień lodów. Tak, Häagen-Dazów, proszę. Od razu Häagen-Dazami, tylko się dowiedziałem, pasuje mi, biorę wszystkie, hurtowo. No takie lody robię, ja nie. Ja chętnie dla każdego kupię inne. Trzeba. Chodzi o to, że rozpieszczam się, bo tak powiedział Bóg. Czy to przeszkadza w dyscyplinie? Absolutnie nie, bo jestem mega zdyscyplinowany. Ja wiem, kiedy mam się rozpieszczać. Ale nie oszczędzam na sobie. Nie oszczędzam. Będziesz oszczędzał na sobie, będziesz oszczędzał na innych. Na 100%, wcześniej czy później. Wcześniej czy później, bo kochać możesz bliźniego tak jak siebie samego. To są nie do załamania zasady Boże. Ludzie mówią, ja tylko dla kogoś coś robię. Przestań, jesteś poniżony. Weź coś zrób dla siebie. Zrób dla siebie coś. Co mam zrobić? Nie wiem, co mam robić. Weź urlop w ogóle. Jedź, zrób sobie człowieku, nie wiem, jedź do hotelu, zrób sobie jacuzzi raz na jakiś czas. Nie wiem, co sobie zrób. Na komorę pojadę. Komora komorą. Komora to dyscyplina. Ty sobie jedź się, wymocz tyłek w jacuzzi może. Może ty tego potrzebujesz. Może ty możesz, musisz to dobrze zrobić raz na jakiś czas. Co ty uważasz, że Bóg ci dał po co kubki smakowe? W ogóle zastanawialiście się nad swoim ciałem? Jakby Bóg nie chciał, żebyśmy odczuwali przyjemność, to by nam nie dał różnych rzeczy. Różnych rzeczy by nam nie dał. Na przykład by nam zabrał kubki smakowe i byśmy jedli wszystko i smakowałby jak drewno, jest git. Dał nam swój kubki smakowe. Słodkie, kwaśne, gorzkie, kolory jakie dał. Jakby nie chciał, to było wszystko szare. A tam jest napisane, że nad jego tronem tęcza. I co teraz powiedzą ci, którzy walczą z LGBT? My jesteśmy katolicy, a wy nie czytacie Pisma Świętego. Na tronę pańskim tęcza. Rozumiesz? Wszystko w tęczy u niego. Piękne kolory, barwy. Rozumiesz? Kwiaty, zaraz to wszystko wygląda. Zobaczcie, w namaszczeniu Ducha Świętego ludzie malują obrazy. To jest piękne. To są piękne obrazy w mocy Ducha Świętego malowane. To taki obraz wieszasz kogoś w domu i on będzie wpływał na duchowość tego domu. To jest piękne, bo Bóg jest piękny i Bóg chce, żeby człowiek robił sobie pięknie. Chce, żeby się ludzie pięknie ubierali. Ja czasami patrzę na wierzących ludzi, jak się ubiorą, jak oni się... To nie chodzi, oni się ubiorą się w coś takiego kiedyś. Do takiego pastora przyszła kobieta. Kobieta taka, ona się ubierała zawsze na czarno-szaro, w takie bure rzeczy. I ona przyszła, mówi, pastorze, mam depresję. On na nią spojrzał. Mógł się dziwić. Co mam zrobić, pastorze? Mówi, przewieź się. Kup taką sukienkę w kwiaty, jakieś buty kolorowe. Zrób coś sobie, weź to, zrób się przejrzyj w lustrze. Spójrz, no taka jestem, kolorowa. Rozumiesz, co chodzi? Bóg kolory dał, ale ty wyglądasz, jak piekło. Piekło tak wygląda. Rozumiesz? Grzech tak wygląda. Rozumiesz? Ludzie chodzą w Duchu Świętym, ubierają się jak grzech. Szok.
A Słowo Boże mówi, że człowiek dobry samemu sobie czyni dobrze. Inaczej, jak nie będzie sobie czynić dobrze, nie będzie mógł innym czynić dobrze. Trzeba zrozumieć zasady miłosne. To są zasady miłosne. Uwalniamy miłość do człowieka tak, aby kwitł. Mamy cel. Ma kwitnąć. Cel. Kwitnąć. Nie tam na odwal się. A, zrobię mu jakiś prezent. Jak ja mu zrobię prezent? No, żeby się już odczepił, to mu zrobię jakiś prezent. Coś mu tam kupię. Kupię mu byle co. Zrobię to dla niego byle co mu zrobię. Ma kwitnąć. Jest napisane kwitnąć. Kwitnąć. Zobacz, co to jest miłość. To jest zorientowanie na człowieka. Patrzę, czeka. Zrobię coś, żeby kwitł. Będę do niego mówił tak, aby kwitł. Nawet jeśli w moich słowach będą ostre rzeczy, to ja będę wiedział, że robię to po to, aby kwitł. A nie będę miał intencji po to, żeby go przyjechać, udowodnić sobie, że jestem lepszy od niego. O, to jest w ogóle to ble. Wiesz, co chodzi. On ma kwitnąć, tak mówi Słowo Boże. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przejść woli człowieka, bo próby tego rodzaju wpływu nazywamy manipulacją, a nie miłością. Człowiek musi chcieć, tak jak tutaj mówiliśmy przed chwileczką, wziąć, nie weźmie, no to nie weźmie, to na siłę nie wciśniesz. Rozumiesz, o co chodzi? To nie ma opcji. A nie będziemy go manipulować, żeby coś mu tam wcisnąć. Niektórzy mówią, tak go obejdziemy, tak wsadzimy. Ja mówię, nie. Ja 21 lat temu pokutowałem z manipulacji. Nie będę tego robił. Nie próbujemy również obchodzić prawdy. Próbować uwalniać miłość i uprowadzić, bo to nie jest miłość, tylko kompromis. Jak wyrzucamy prawdę i próbujemy uwalniać miłość, to jest kompromis. Wiesz, o co chodzi? Nie powiem tego, nie zrobię tego, no i w ten sposób się do niego zbliżę. Nie. Bo za chwileczkę będziesz musiał powiedzieć to i zrobić to. I wtedy on cię odrzuci. Więc na dzień dobry się przedstaw prawdą. Dzień dobry, jestem prawda. Mam takie poglądy, takie. Ostatnio słuchałem takiej naszej siostry w Chrystusie w internecie i ona naprawdę była kiedyś parę lat temu w dosyć dobrym miejscu. Dzisiaj w ogóle jest w paskudnym miejscu. Ona mówi tak. To nie ma znaczenia, jakie kto ma poglądy. Ja w ogóle słucham i nie wierzę, bo ona z przebudzeniowego ruchu, nie? A ja w ogóle mówię, nie no zaraz, Panie Boże, mówię, jak? Przecież moje poglądy to jestem ja. Ja i moje poglądy, to jest mi jedno. Mam taki pogląd. Na przykład mam taki pogląd, że Chrystus za mnie umarł. A teraz jest człowiek, który ma taki pogląd, że Chrystus za niego nie umarł. No i chcemy, ile my zajdziemy dalej? Dokąd my zajdziemy? Dokąd my pójdziemy? Dokąd? Do momentu, dopóki nie stanie przed nami fakt, czy umarł, czy nie umarł. To może na początku ustalmy. Na początku ustalmy może coś. I w porządku. Jak wiem, że ty tak uważasz, to będę z tobą, będę wiedział, że dokąd z tobą iść. Rozumiesz? A dalej nie będę próbował nawet, bo dalej ci już nie nadaje. Reasumując, najpierw dajemy się kochać Bogu. Potem kochamy Boga. Potem kochamy człowieka. Miłość Boga do nas poznajemy za pomocą dowodów, które nam dał w Chrystusie i przyjmujemy je z wiarą. Miłość do Boga polega na byciu posłusznym Jego prawdą, a więc okazujemy posłuszeństwo. Tak kochamy Boga. Miłość do człowieka uwalniamy w ten sposób, że postępujemy z Nim tak, jak z sobą samymi. Kochamy i dbamy. Rozumiecie? Emocjonalnie, prawdą, wszystkim. Masz miłość w sobie, ale taką miłość. Nie dziwaczną, patologiczną, rozemocjonowaną pod każdym względem, szukającą za pomocą uczuć. Bo to nie jest kompas. Uczucia to nie kompas. Rozumiesz? Uczucia to są bombki na choince. One zdobią to drzewko. Rozumiecie? Tylko i wyłącznie. Są fajne, miłe, ale nie są kompasem. Masz taką miłość w sobie. Ucz się tej miłości, bo ty się musisz jej nauczyć.
nauczyć się jej, jak ją przeżywać, jak ją uwalniać. Nie chciej też dziwnych zastępców tej miłości. Odrzuć to. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Twoje Słowo nas przenika, że jesteśmy pełni Twojego Słowa, że ono nas zmienia i doprowadza do tego, że jesteśmy mocniejsi w Duchu Świętym niż przedtem. Boże, ogłaszamy, że kochamy prawdziwie, że jesteśmy kochani. Prawdziwie kochamy Ciebie i prawdziwie kochamy człowieka. Wyrzekamy się wszystkiego, co temu przeczy. Odrzucamy to, Boże. Ukierunkowujemy się na Twoją prawdę w tej dziedzinie. I ogłaszamy, że niczego nie stracimy z tego Słowa.